Zapomniałem dograć na filmikie, więc szybko na sam start. Jeżeli oczywiście zostawicie subskrypcję, łapeczkę w górę i komentarz pod filmikiem, to bierzecie udział w konkursie. No wylosujemy tutaj jakieś, nie wiem, może przepustkę, może jakiegoś skinka, może jakieś naklejeczki. Jeszcze zobaczymy, bo dopiero to wszystko weszło i przyznam szczerze, że jeszcze nawet nie wiem co, jak to dokładnie działa. Także życzę wam miłego oglądania i powodzenia w giveawayu. Witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony Mike, jesteśmy naprawdę o godzinie porannej, bo jest chyba około godziny 10. No i lecimy z Pikemą, bo widzę, że weszło do CS-ka typowanie. Typowanie i jeżeli oczywiście chodzi o awans, trzeba by po prostu trafić 5 dobrych typów w Pikemie podczas IEM Rio 2022. Są to oczywiście takie mistrzostwa świata, więc standardowo gdzieś tam pikem z Mike'em, pikem, który oddaje pikem, który będzie przynajmniej na poziomie golda, a może i nawet diamentu, w zależności czy trafimy wszystkie konkretne spotkania. Dobra, moi drodzy, także lecimy z tematem tutaj. Powiem wam szczerze, że ja mam już swoje typy, jeżeli chodzi o ten mecz. No to także tak, Vitality, zróbmy tak, żeby było 5 pewnych, nie? 5 pewnych. I później będziemy kombinować co dalej. Bez wątpienia Vitality awansuje. No tutaj chyba Cloud9, Big, bodajże Furia. To myślę, że tutaj chyba nikt nie kłóci się, dlaczego to są takie typy. Tutaj trzeba myśleć bardziej o tych drużynach, że tak powiem, mniej zaawansowanych. Ja mam oczywiście pewny plan na ten pikem, z którym chciałbym się z wami podzielić. No i powiem wam szczerze tak, na 3-0 wrzucę drużynę, która mogłaby to zrobić, ale nie musi, a na 0-3 wrzucę według mnie taką po prostu najsłabszą drużynę. No Furia, Big, Cloud9, Vitality, no ja nie wierzę w to, żeby te drużyny po prostu nie awansowały, nie wierzę w to, żeby któraś z tych ekip potknęła się w tej fazie pretendentów. No są po prostu istne legendy CS-a i to musi się wydarzyć. Dobra, także teraz co dalej? No mamy kilka ciekawych ekip, m.in. na przykład Gamer Legion, Outsiders, Zero Nation, Fnatic, Mouse, Bad New Eagles, no Evil Genius, OG. No i tutaj mamy oczywiście te teoretycznie słabsze drużyny. No powiem wam szczerze, że zawsze jest dylemat między tym i HC. Teraz też Greyhound Gaming dołączyło do tego zacnego grona drużyn, które mogą zrobić 0-3. No na pewno 900 Team nie zrobi, Gamer Legion też nie, Outsidersi nie. Jeżeli chodzi o stricte spotkania, gdzie będzie awans, Bad New Eagles według mnie bez wątpienia, Mouse raczej też. No i powiem wam szczerze, że na last picka zastanawiam się między tak, OG, Gamer Legion i Outsiders. To jest taka trójka, z którą po prostu rozważam w tym, że awansują. I powiem wam szczerze, że tutaj będzie misja bardzo, bardzo trudna. Ponieważ tak naprawdę też i Fnatic mogłyby dołączyć do tego grona na upartego. No w Imperial z całą oczywiście sympatią, ale no nie bardzo wierzę. No wiadomo, gdzieś tam publika będzie im sprzyjać, ale no nie wydaje mi się po prostu, żeby oni dociągnęli to, żeby awansować. Także, żeby też jakoś tutaj tego mocno nie przeciągać, zróbmy jakiegoś losowego trafa, bo 5 punktów z tego, no jestem w stanie wam zagwarantować, że to wpadnie. Ja bym w stanie postawił 10 tysięcy złotych, że to wejdzie, nie? Że tutaj już 5 punktów będę miał. Także dobra. Powiem wam, do Gamer Legion mi się strasznie podobało, więc ja zaryzykuję tutaj formacją Gamer Legion, że to właśnie ta drużyna awansuje, że to właśnie ta drużyna zrobi bardzo, bardzo dobry bilans w turnieju. No i teraz pytanie, tak, bo zastanawiam się między trzema drużynami na 3-0 i zastanawiam się dosłownie między dwoma drużynami na 0-3. I prawdopodobnie w meczu 0-2 będą te derby i będzie to albo IHC, albo Greyhound. No ale z racji, że wydaje mi się, że Greyhound będzie tym zespołem słabszym, no to ich tutaj wrzucimy. No IHC już ostatnio miało okazję grać na Majorze, więc wiecie jak jest. Natomiast na 3-0 no to jest traf między oczywiście OG, między Outsiders i między drużyną 0-0 Nation.
No ewentualnie też Fnatic, ale jakby tutaj wydaje mi się, że to są troszeczkę mniejsze szanse aniżeli u tej pozostałej trójki. A wiemy doskonale, jak to wygląda z Outsiders. To jest solidna drużyna, która jednak potrafi grać w tego CS-a. Fnatic też w sumie jest ok, ale no nie wydaje mi się, żeby to była drużyna na 3-0. OG, no jest to skillowa drużynka, ale nie wydaje mi się, żeby to było tier 1. Outsiders na 0-3, jeżeli oczywiście awansują, to awansują, jeżeli nie, to nie szkoda. A powiem szczerze, że oni mogliby tutaj w takich BO1-kach wystrzelić i potem w BO3-ce się pokazać, bo są dobrzy, tego nie ma co im odbierać. No i co, moi drodzy, no ja tutaj nie mogę jeszcze sobie kupić, bo mam trade bana, jeżeli chodzi o rynek Steam, bo zmieniałem telefon na iPhone'a i no niestety wyszło jak wyszło. Także co, to by było na tyle z tego pikema. Dziękuję wszystkim za obecność. No i przypominam tutaj o jednym ze sponsorów mojego kanału, czyli Kidrop. Z kodzikiem Majki oczywiście macie 5% dopłaty albo 2,50 na start. No i jutro będzie niedziela, także opening właśnie z tej strony wleci na kanał. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za obecność i mam nadzieję, że do zobaczenia w niedzielę. Piąteczka i miłej soboty. Siema!